Serdecznie witam księdza rektora. No i przystępujemy do naszej rozmowy. Kilka miesięcy temu, kiedy kończyliśmy rok akademicki, semestr letni, mieliśmy nadzieję, że w październiku bez problemów spotkamy się całą społecznością na inauguracji nowego roku akademickiego. Niestety pandemia jest bezlitosna. Mieliśmy nadzieję, że te setki młodych ludzi i pracowników akademickich spotkają się w jednym czasie, w jednym miejscu. Oczywiście za pośrednictwem internetu było to możliwe, ale jednak wolelibyśmy, żeby to było spotkanie bezpośrednie. Wydaje się, że w tej sytuacji najbardziej pokrzywdzeni są ci studenci z pierwszego roku, którzy jeszcze nie mają takiej znajomości uniwersytetu, jeszcze nie mają takiego obycia w tej naszej przestrzeni uniwersyteckiej. Jak im pomóc, księże rektorze? Tak, to prawda, to spotkanie w nowym roku akademickim ma zupełnie inny wymiar. Myślę, że w historii uniwersytetu moglibyśmy je pewnie porównywać do inauguracji w czasie II wojny światowej, kiedy to była znacząco ograniczona dostępność do uniwersytetu. I te wymagania związane z zabezpieczeniem wszystkich naszych aktywności w aspekcie sanitarno-epidemiologicznym, one znacząco ograniczyły tą możliwość. My rozumieliśmy, że nawet zajęcia na roku pierwszym, mimo ograniczeń pandemii, powinny być realizowane. Właśnie z tego względu, by integrować młodych ludzi ze środowiskiem, by również zaznaczyć różnicę między szkołą średnią a szkołą wyższą, czy życiem uniwersyteckim. No i wydawało nam się, że w pierwszym etapie podołamy temu przedsięwzięciu, szczególnie jeżeli chodziło o te miesiące wrzesień, kiedy jeszcze nic nie zapowiadało, że przyjdzie druga fala epidemii i nasze plany były dość ambitne, mimo że już mieliśmy przygotowanie na to nauczanie tak zwane mieszane, ale z akcentem, że rok pierwszy odbywa zajęcia stacjonarnie, również rok ostatni i pozostali, którzy mają zajęcia w tak zwanych wymiarach praktycznych, laboratoryjnych. Nawet inauguracja, jak zauważyliśmy, musiała w trybie pilnym zostać przeniesiona z niedzieli na piątek rano. Tak się szczęśliwie złożyło, że to był czas również Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Również zaplanowana tego dnia o tej godzinie uroczystość doktoratu honoris causa dla księdza kardynała Kurta Kocha. Więc te nagłe zmiany planów, można tak powiedzieć, że uroczystości nie przyniosły w jakiś sposób znaczącej ujmy. Natomiast niestety nie mogliśmy gościć na tej inauguracji znacznej liczby naszych studentów, tylko wybranych przedstawicieli poszczególnych wydziałów, czyli 7 studentów i studentek. Ksiądz rektor wspomina o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej, który odbywał się w trakcie także naszej inauguracji. Ten czas październikowy jest bardzo gorący, jeśli chodzi o wydarzenia społeczne w naszym kraju. Głównym zagadnieniem Kongresu Kultury Chrześcijańskiej był dialog. Wydaje się, że tego dialogu w tej przestrzeni społecznej jest bardzo mało. On bardzo często zamienia się w monolog. No i jak może to ksiądz rektor skomentować? Tak, otwierając, mając słowo wstępne, bo kongres otwierał ksiądz arcybiskup metropolita lubelski, nasz wielki kanclerz, i ta współpraca była znakomita przy okazji organizowania Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, to wówczas również wypowiedziałem słowa, które odnosiły się do tej przestrzeni dialogu, czyli chrześcijańskiej inspiracji kultury spotkania, że w dialogu wszystkie strony wygrywają, natomiast w monologu wszyscy przegrywają. I myślę, że to odnosi się do wszystkich obszarów naszego życia, poczynając od tych najmniejszych, czyli w życiu małżeńskim, rodzinnym, społecznym i wszystkich problemach, jakie mogą dotykać wspólnoty ludzkie, również i te eklezjalne i uniwersyteckie. Dialog jest zawsze pokazaniem wielkości ludzkiego ducha. To jest również jakiś stan serca, który jest w nas i gotowy na spotkanie z drugim człowiekiem, bo w dialogu zawsze spotykamy drugiego człowieka. Natomiast w monologu na pierwszym miejscu stawiamy siebie i ma rację również Ojciec Święty Franciszek, kiedy zachęca do tej kultury spotkania i również wskazuje, że przy dialogu rośniemy, przy monologu obumieramy. Bardzo trudny czas także przed chrześcijanami w naszym kraju w związku właśnie z ostatnimi wydarzeniami. Byliśmy świadkami niszczenia elewacji kościołów, także wtargnięcia na liturgię, ataki na duchownych, nie tylko werbalne, ale także fizyczne. Jak ksiądz rektor komentuje te wydarzenia?
brakuje tego, co wcześniej podkreśliłem, tego miejsca dialogu i spotkania. Kiedy nie mamy takiego wewnętrznego usposobienia do dialogu i spotkania, to na pewno te drogi będą się rozchodziły i zachowania będą coraz bardziej określane jako nie te, które cechuje postawa humanistyczna. Jest to socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy najczęściej szukają uzasadnień tego rodzaju zachowań. Niektórzy mówią, że to może jest ten efekt kultury samotności przy tablecie, przy komputerze, przy smartfonie i coraz rzadziej widzimy potrzebę kontaktu w rzeczywistości z drugim człowiekiem, czyli ta agresja, ona gdzieś się w nas może pojawiać, jeżeli nie potrafimy w sposób ludzki rozmawiać w sposób przyjazny z drugim człowiekiem. Widzimy, że te problemy są nie tylko w sferze takiego dialogu społecznego, ale często rodzice mają problem, żeby rozmawiać przyjaźnie ze swoimi dorastającymi dziećmi. Czy jest problem w grupach rówieśniczych, to również podkreślają nauczyciele w szkołach. Na naszym uniwersytecie nie dostrzegamy może w sposób tak jaskrawy tego problemu, bo raczej ci, którzy pragną u nas studiować, to widzą również tą wartość przesłania, że chcemy służyć wartości, które są wpisane w statut naszego uniwersytetu, w ten fundament kultury chrześcijańskiej, która bazuje na przesłaniu biblijnym. I jak docierać do tych młodych ludzi, czasami błądzących, bo takich no niestety nie brakuje? Ja myślę, że przede wszystkim to trzeba okazywać dużo cierpliwości. Cierpliwość to jest nieraz, określa się, że to jedna z cech, która wymaga heroizmu. Kiedy okazujemy cierpliwość i potrafimy słuchać, to na pewno dojdzie do momentu, kiedy druga strona również otworzy się na słuchanie, czyli tak naprawdę nastąpi to, co nazywamy dialogiem. Może potrzeba więcej czasu, może nie te godziny, te dni, te tygodnie, ilość osób, które podążają naszymi ulicami, chodnikami, skwerami. To też taką świadomość większą budzi, zarówno wśród tych, nieraz nawet w domu, którzy narzucają swoją wizję świata. To mogą być i rodzice, którzy nie zawsze do końca potrafią przedstawić właściwie swoich hierarchii wartości. No i najczęściej nie mają na to czasu. Bardzo skrótowo podchodzą do zagadnienia dojrzewania młodego człowieka we wspólnocie rodzinnej. I trzeba może też wzmacniać te propozycje, w którym młody człowiek może odnaleźć świat wartości, z którym się utożsamia. I to chyba też wyzwanie dla nauczycieli akademickich. Ale rzeczywiście, że tak. To my pamiętamy, że w pewnych okresach u nas bardzo pięknie kwitło życie akademickie. 50 kilka różnych grup studenckich, zarówno tych związanych z kierunkiem studiów, jak i te, które były motywowane zainteresowaniami studenckimi. Przecież przy każdym roku, opiekun roku, kurator, i to najczęściej młodzi pracownicy, asystenci i adiunkci. Więc myślę, że pewnie jakaś sytuacja takiego zresetowania w różnych obszarach życia społecznego będzie następowała i budowania na nowo, czy odbudowywania, może dowartościowania. Bo to nie znaczy, że nie ma takich ofert. One są, tylko może trzeba je bardziej pokazać, unowocześnić, zastosować nowe metody dotarcia do człowieka. Stąd u nas powstała ta grupa, studencka grupa medialna, ponad 20 osób, które w różny sposób odpowiadają na wyzwanie, jakie niesie współczesność. Jak uniwersytet będzie sobie dalej radził w tej sytuacji pandemicznej? No, dzisiaj mamy kolejny przyrost zachorowań na poziomie prawie 25 tysięcy, czyli sytuacja no, raczej się tutaj pogarsza, a nie poprawia. I co dalej? Zauważamy, że statystyki dotyczące naszego środowiska naukowego, zarówno administracji, pracowników naukowych, jak i studentów, jest stabilna od dłuższego czasu. To wynika z procedur, które zastosowaliśmy, instrukcji adresowanych zarówno do pracowników akademickich, jak i administracji, obsługi budynków, służb porządkowych, studentów, więc nie widzimy tych wzrostu zachorowań w naszym środowisku. Może i też to, że większość naszych wykładowców i pracowników administracyjnych w tych obszarach, w których jest to możliwe, są w trybie zdalnym.
Więc to też jest, możemy tak powiedzieć, taka społeczna śluza między tym, co się nazywa transmisją zakażeń. To działa dosyć sprawnie i mamy nadzieję, że to, co było możliwe z naszej strony, jako osoby zarządzające uniwersytetem, wykonaliśmy i to realizuje się w sposób pozytywny. Jak uniwersytet dalej będzie wspierał naukę, szczególnie jeśli chodzi o pracowników naukowo-badawczych właśnie w tym czasie pandemicznym? Czy jakieś dodatkowe rozwiązania zostaną jeszcze wprowadzone? Te rozwiązania to najczęściej wynikają z kierunku studiów. Trzeba pamiętać, że przy tych prawie 50 kierunkach studiów każdy z nich, może nie każdy, ale większość z nich ma jakąś swoją specyfikę. Do tej pory ja nie wyobrażałem sobie zajęć z wychowania fizycznego metodą zdalną. A już od jakiego czasu już sobie to wyobrażam i nawet kiedy pytałem tych, którzy prowadzą te zajęcia, to od razu mi uświadomili, no tak, te zajęcia możemy prowadzić na sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu społecznego, ale nie bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje w szatni, kiedy wszyscy wchodzą do jednego pomieszczenia. No i wówczas następuje ten kontakt bliższy niż z zachowaniem dystansu społecznego. I to był motyw, który skłonił do tego, by również i zajęcia te były w formie zdalnej, niby te ćwiczenia również odbywały się przed kamerą komputerową. Również jest to nagrywane, bo to trzeba pamiętać, jakie są dalsze konsekwencje tych zajęć, że Polska Komisja Akredytacyjna, która akredytuje wszystkie kierunki na poziomie studiów wyższych, to również na bazie tych nagrań, zajęć w różnych formach, czy to ćwiczenia, seminaria, konwersatoria, to później to stanowi podstawę do oceny i dalszej akredytacji danego kierunku. Więc również komisja PAKA tak zwana już jest przygotowana na to, by wszystkie wizytacje u nas odbywały się w trybie zdalnym. I w przyszłym miesiącu mamy pierwszą taką wizytację, która odbędzie się w trybie zdalnym. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, nie mogę się doczekać. Doświadczenie dla wszystkich. Tak. Księże rektorze, kwestia parametryzacji. Myśmy to słowo bardzo często wymieniali w ubiegłym roku i pewnie wymieniamy także w tym roku, jak będzie wyglądała w związku z obecną sytuacją. Ocena parametryczna, wiemy, że ta, którą przygotuje ministerstwo, jest ze względu na COVID przesunięta, czyli odbędzie się w roku 2022. Tak, natomiast ewaluacja wewnętrzna to zgodnie z przyjętym harmonogramem będzie się odbywała. Są plusy i minusy. Plusem jest to, że też wielu pracowników mówi, że nie traci czasu na przemieszczanie się. Może więcej czasu poświęcić na badanie, na przygotowanie tekstów, artykułów, konferencji. Natomiast szczególnie młode osoby posiadające rodziny, dzieci, które nie chodzą do szkoły, w tym czasie są w domu, odbywają zajęcia w trybie zdalnym. No i to jest ten problem logistyczny. Możemy powiedzieć może za duże słowo infrastrukturalny, tak, że to wynika z tego, że wiele osób w jednym momencie sięga po komputer. I mimo, że może w domu być ich tyle, ile osób, no to jednak to w znaczący sposób utrudnia i zmniejsza efektywność. W niektórych wypadkach, jak powiedziałem, wzmacnia, w innych zmniejsza. No i tutaj można tak powiedzieć, nie ma rozwiązań, które będą idealne i właściwe dla każdego nauczyciela akademickiego. Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o rozwoju relacji zewnętrznych naszego uniwersytetu, może o relacjach międzynarodowych. Pamiętam, jak ksiądz rektor był zaangażowany w polsko-ukraińskie kolegium, które funkcjonowało w Lublinie. Niestety nie przetrwało próby czasu, a bardzo szkoda. Jak te kontakty międzynarodowe będziemy dalej rozwijali, szczególnie z uwzględnieniem tego kierunku wschodniego? Mamy bardzo dużo studentów z Ukrainy, także wspieramy jako uniwersytet studentów z Białorusi po ostatnich wydarzeniach w tym państwie. No, nasze otwarcie na wschód jest znane i znaczące. Znane od czasów, kiedy nastąpiły u nas te przemiany po roku 90, a szczególnie kiedy granica wschodnia została już w sposób właściwy otwarta i wiele inicjatyw powstawały, między innymi to Europejskie Centrum, Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, gdzie miałem zaszczyt przez 4 lata przewodniczyć. Ta wschodnia sieć uniwersytetów to liczne jednostki. Z kilkoma, kilkunastoma mamy ożywione kontakty.
To doprowadziło przecież do kilkuset studentów, którzy zdobywają wykształcenie na naszym uniwersytecie. Myślę, że również ożywienie naszego ośrodka przygranicznego w Tomaszowie Lubelskim, który przez lata spełniał rolę wydziału zamiejscowego, i próba otwarcia tam od nowego roku akademickiego konkretnych kierunków studiów doprowadzi do ożywienia współpracy, nawet to jako takie wspólne kierunki, na przykład z Uniwersytetem Medycznym w Kijowie, by utworzyć u nas w Tomaszowie Lubelskim pielęgniarstwo we współpracy właśnie z tamtym środowiskiem. Lwów, przecież dobrze wiemy, że patrząc na mapę, z Tomaszowa Lubelskiego jest bliżej do Lwowa jak do Lublina. Granica coraz bardziej jest przyjazna. Słyszymy o tym, że będą wspólne odprawy graniczne, które miały już miejsce przy różnych wydarzeniach, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej. To pokazało, że jest potencjał, jest również pozytywne nastawienie. To jest tylko to zagadnienie, że większość studentów z Ukrainy, która przybywa, to chce zostać w Polsce lub dalej podróżuje do innych krajów europejskich. Oni czasami podróżują i wracają nawet. Tak, i sen to spędza sen z powiek. Rozumiem, że dla władz Ukrainy. I to jest nieraz takie zastanowienie, czy powinniśmy kształcić w języku polskim, czy może kształcić w języku ukraińskim, by te osoby wracały na Ukrainę. Nie ma idealnych rozwiązań. Natomiast nasza współpraca z Ukrainą jest dla nas współpracą strategiczną, również i dlatego, że w założeniu naszego założyciela, księdza Idziego Radziszewskiego, było właśnie ulokowanie Uniwersytetu w Lublinie, aby on był otwarty na Europę Centralną i Wschodnią. I to jest również misja, jaką mamy do spełnienia. Czego ksiądz rektor chciałby życzyć społeczności akademickiej w tym już rozpoczętym roku akademickim? Jesteśmy już w listopadzie. Myślę, że powinniśmy korzystać w maksymalny sposób z tego, co wiąże się z życiem uniwersyteckim, akademickim, mimo tych ograniczeń, jakie są. To widzimy nawet w tej sytuacji, kiedy zajęcia są zdalne, kiedy studenci nie chcą opuszczać akademików. Oni chcą spędzać czas nawet zdalnego nauczania właśnie w tym środowisku, bo to są interakcje, relacje, znajomości, koleżeństwo, przyjaźnie, bardzo często później związki małżeńskie, więc to jest ważne, ten cały klimat studiowania. Nawet jeżeli on nie jest w sposób tradycyjny, jak to przez całe dekady bywało, to pewne namiastki tego klimatu studiowania, one są również i w tej sytuacji. Życzę studentom, by korzystali z tej możliwości przebywania w środowisku Lublina, które jest określone jako miasto akademickie, a teraz jeszcze dodajemy jeszcze jeden przymiotnik, miasto badawcze. Bo ze względu na duży potencjał pracowników naukowo-badawczych możemy przejść na wyższy stopień nie tylko kształcenia, ale prowadzenia badań. I myślę, że to studenci też mają wiele możliwości partycypowania w tego rodzaju aktywnościach. Serdecznie dziękuję księże rektorze za tę rozmowę.